Siemka z tej strony Prosołt, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed Brotherhood. Jak ostatnio pamiętacie, skończyliśmy sobie drugą sekwencję i zrobiłem oczywiście, tak jak wam mówiłem, tą chyba piąte wspomnienie ze 100% synchronizacją. Powiem wam, że ledwo, abym, nie wiem, zostało mi może z 5 sekund do skończenia. Mi się udało. Całe szczęście. Bo wiadomo. Zrobiłem. Musiałem skończyć wspomnienie w 8 minut. Jeszcze wam nawet pokażę, że to zrobiłem. Było piąte? Nie. Szóste. Przepraszam, szóste. Nie, przepraszam, siódme. Znajdź kapliczkę Romulusa i ukończ wspomnienie w 8 minut. Powiem wam, że ja się czułem jak w Time Trialu z Tomb Raider Anniversary. Naprawdę się tak czułem. Skupiony. Powiem wam właśnie, że dawno nie robiłem takich czasówek, jakichś grobowców czy coś, nie? Zawsze takie Time Triale i takie grobowce zawsze były w Tomb Raider Anniversary. No i właśnie to mi bardzo to przypomniało mi się, jakie to było właśnie fajne i emocjonujące. A po tym, jak już się udało, miałem tak spocone ręce, żebym mógł, nie wiem, się umyć z tego potu, jeśli by to była woda. Dobra, lecimy sobie teraz do wieży Borgi. Właśnie, nie powiedziałem wam, co będziemy robić w tym odcinku. W tym odcinku będziemy sobie robić wieżę Borgiów oraz punkty synchronizacyjne, jakie tutaj będą. Więc no, szykujcie się, bo chciałem sobie zrobić już te skarby, a przy okazji już sobie odbudować ten Rzym jak najszybciej. Mamy tutaj, nie, stajni pewnie nie weźmiemy, ponieważ jest pewnie pod panowaniem Borgiów. Brawo, Ezio, o to mi właśnie chodziło. Cię frajerze. No i spieprzać wszyscy. O to mi właśnie chodziło. To się pruje. Wypadł już stąd. To nie wasza wieża. Jaki uzbrojony. W ogóle nie wyświetliło ten, jaki poziom trudności tej wieży jest. Aby się wyświetliło, a ja zdążyłem zapomnieć już. No kuźwa, wejdziesz, człowieku! Ciężko. No, tu jest. Oh.
A te randomy sobie stoją, nie? No i fajnie, mamy 1000 florenów. Przy okazji zsynchronizowaliśmy sobie okolice. Ale ogólnie widzę, że tutaj na przykład nie ma punktów synchronizacji. To trochę dziwne. Ale dobra, no jak już robimy te wieże bordziów, to róbmy. Będziemy mieli to potem z głowy. Potem jak będziemy chcieli kupować sklepy, to też będzie łatwiej dla nas. A przy okazji za taką jedną wieżę bordziów jest aż 1000 florenów, więc... No nie powiem, to jest dużo. Dla mnie bynajmniej na ten moment. Niby dodano tu konie, że można się poruszać w mieście nawet. Ale ja chyba kompletnie z tego nie korzystam. Ej, typie, daj mi ten. O, ściągnięcie. Siad stąd. Dobra, odpuścił se. Nie wiem, jakie mam tam wejść w ogóle. Żadnego sensownego wejścia to ja nie widzę aktualnie. A no może coś tutaj by się ukształtowało. Zejdźmy sobie. I zobaczmy. Nie. Może tu? No. On jest jeszcze wyżej, by the way. O! Tu mogę sobie wejść. Powiedzcie, że mogę sobie tu wejść. No ludzie! Przecież tu jest, no... To jest nienormalne, nie? No Boże, ja tu nie mogę nigdzie wejść, nie? Czekajcie, wejdę sobie może na ten most. Nie, tu też nie wejdę! Esio, biegnij, biegnij. Nie wiem czemu oni biją cywilów, ale biją cywilów. Ha! Ale to było dobre, kurde. Normalnie jakbym był w jakimś speedrunie. Nie muszę nawet z nimi walczyć teraz. Dobra, i tu widzę, że jest wieża bordziów już. W sumie to daleko jest. Dobra, typie, to będzie się pruł. O. Okej. Bardzo, ale to bardzo mnie to cieszy, że dodali coś takiego jak kopnięcie, czyli no... Przełamanie kontry przeciwników, bo na to tak naprawdę czekał chyba każdy, przynajmniej ja na to czekałem i to, no nie powiem, długo. Jezu, żeby we mnie nie strzelali, no.
Dobra, nie, czekajcie. Nie muszę sprawdzić. Mogę! Mogę zrobić synchronizację, o co chodzi? No i teraz mam normalnie. Lecimy po całości z tymi wieżami w tym odcinku. Trzeba gry robić na 100%, nie? Gorzej przeszkodzą nam w tym te 7 sekwencji, które twórcy zaplanowali. Co to jest? Budynek frakcji. Chyba wolałbym najemników. Albo złodziei? Dobra, sprawdźmy najemników na początku. Aha, jej kwaterę trzeba odbudować. No to po co mi pokazują coś takiego? Tutaj jest ten Fabro. Może coś kupiłem przy okazji, może że jest coś nowego w sklepie. Dobra, kupmy sobie zbroję. W sumie życia mamy mało. Dobra, od czegoś trzeba zacząć chyba, nie? Tak, ja to miałem ogólnie wcześniej, co je kupiłem. Ale no. Kusza. 12 tysięcy florenów pogrzało was. O. Mogę sobie pomidory sprzedać. Mam nadzieję, że nie będą nimi do niczego potrzebne. W sumie o żadnym craftingu jeszcze nie wspominali, więc chyba nie ma czegoś takiego. Dobra, kupmy sobie ten miecz. Tutaj mamy jeszcze miecz kapitański i toporek. Ale ja toporka nie będę brał, bo to jest broń ciężka. A poza tym ja mieczami tutaj zbytnio nie walczę, tylko bardziej ukrytym ostrzem. Dobra, naprawmy sobie jeszcze wszystko. I lecimy z kolejną wieżą Borgiów. Albo jednak nie. Mamy tutaj punkty widokowe. Schowaj to. Po co z tym chodzisz? A! W ogóle patrzcie, pisze mi ten... O Jezu, Ezio. Pisze mi w lewym dolnym, że wiecie, mam ikonkę miecza, ale też u góry jest pistolet. Więc ja nie wiem, o co chodzi. Nie mówcie, że ja nie będę mógł tu przejść. Dalej mnie ograniczają, ale... No nie denerwujcie mnie nawet. Tutaj także do tego Romulusa mogę wejść.
Dobra. Za mną jest punkt widokowy, więc... Chciałem ogólnie skarby zdobywać na następnym odcinku, ale nie wiem, czy mi się to uda. Bo wiecie, nie wiem, czy zdążę ze wszystkimi punktami. Jeden już, jak widać, jest do wyjebania. A to chyba prosto wygląda. Chyba. What is he doing? No wiecie co, jednak to nie wygląda tak prosto. Ale chwila, dobra, chyba już wiem. O właśnie. No, ciekawe zrobione. Dobra, cyk, cyk. Mamy to. Trzeba było trochę pochodzić, żeby wiedzieć, od której strony podejść, a tak to łatwo się weszło. Dzień dobry, panie i panowie. Ja was tu okradnę, bo w sumie czemu nie? O, kupię sobie tu medyka, żebym nie musiał tu potem wracać. Dottore. Czekajcie, ile ja mam ten? Lekarz 2. Wezmę sobie jeszcze jedno. No i fajnie. Uszkodzony akwedukt. To jest grobowiec kolejny, by the way. O, wejście do tunelu. Wiecie, to są punkty szybkiej podróży, by the way. Kurde, patrzcie, znowu tu jest ta linia. To jest pewnie wieża Borgiów, taka fabularna do zrobienia, bo było coś tam przecież napisane. Koloseum, mamy punkt synchronizacyjny. Ciekawe, od której strony ja mam w ogóle tu wejść. Ale dobra, chyba wiem. No tutaj poniszczone to koloseum, ale teraz wygląda lepiej. Nie powiem, że nie. Dobra, ja tu wejdę na górę. Wejdę, dobra. That is impressive! Hmm.
Wciąż za niskie progi. Że się pewnie okaże, że nie idę w dobrą stronę, czy coś. Wcale bym się nie zdziwił, powiem wam. Dobra, tutaj już powoli. Znaczy, ostrożnie, nie powoli. A dobra, tu jest. Ja pierdzielę, z takiego punktu się synchronizować to jest zajebiście. Pokażcie całe koloseum, proszę. Nie. Nie pokażę. Szkoda. Twórcy się pewnie bali, że niektóre komputery nie wytrzymają. No i w sumie słusznie. Niby to wersja na konsolę, no ale wiecie no. Dobra, zanim pójdziemy już w tamtą stronę, to ogarniemy tą wieżę Bordziu, ponieważ tutaj jest skarb Romulusa. Dlatego trzeba tam iść. Ej, ale czekajcie, tu jest punkt szybkiej podróży. Może byśmy sobie go kupili? W sumie można go odnowić bez żadnej wieży. Gdzie on jest? A, tam. Boże, przez koloseum muszę przechodzić. O, leże Romulusa się odblokowało. Super. Malutko. Ale ja mam za mało pieniędzy. Na co ja tyle wydałem? A, na broń. Dajcie mi trochę pieniędzy, no. Mam chorą córkę! Ej, ej! Zostaw mnie! No, idź tam, frajerze. Będę grabić bidaków dalej. Nie wiesz co, pierdolę to. Tak szczerze mówiąc. Idziemy tu. Zajdą nam te aktywności. Sorry! To Ezio tak skacze dziwnie. Trudność 5. Jest pode mną, by the way. What? Koń tu przylas. Wait, please.
Ha! Mam cię, pizdusiu. Ogólnie były dwa wejścia. Boże, wiecie, że ja nie wiem, gdzie idę w ogóle. Ale dobra, wyszedłem na powierzchnię. Trzeba iść do punktu. O Boże. Niby trudność 5, ale... Boże, to było proste. Naprawdę. Trzeba tylko ogarniać teren, tak naprawdę. Ej, coś leciało we mnie. Nie będzie wejść na tą wieżę niż zabicie tego typa, ale okej. Dobra, mam tu u góry coś. Super, już mnie widzą. Ej! No jak przez was spadnę... Spadać są. Czekajcie. O. Wyjdę se tak. No wchódź, Ezio, wchódź, bo cię zepchną. Dobra, zmisowali. Nie wiem jakim cudem, ale zmisowali. Co za kurwa kutasy zasrane! O kuźwa. Nie no, super. Po prostu super. Jeśli ja muszę teraz robić to od nowa, gdzie ja jestem? Muszę robić wszystko od nowa. No to fajnie. Tak? Muszę robić? W sumie nie wiem. Zresztą mnie w takim beznadziejnym miejscu. Że nie wiem, ale chyba tak. Mieli mnie na hita. Ja zażyłem lekarstwo, ale i tak umarłem. No ale chyba gra się zna lepiej. Boże, dobra. Zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem już z powrotem. Tym razem mnie nikt nie wykrył, bo wróciłem tą samą trasą, co przyszedłem. I mnie nikt nie zauważył. Więc... jest lepiej. No, widać, że tu jest lepsza ta wieża, lepiej zbudowana. Tak jak mówiłem, no, wieża jest bardzo łatwa do zrobienia, tylko jej się da w głupi sposób zabić. I tyle. Dobra, 1200 florenów. Szczerze, mało. Flaga. Ale chyba bordziów, nie? To nie, to ja się nie interesuję tym. Colle Palatino. O, ja kolosem chyba odbudować mogę. Sprawdźmy to sobie, bo w sumie jestem ciekawy. A tu u góry jest.
co? Na kupno tego punktu orientacyjnego? Że to niby jest punkt synchronizacyjny? Fajnie mnie na hajs ruchają w tej grze, nie? Nie tylko na taką stanie stać. A co dopiero na ten. Co ja sobie zaznaczyłem teraz? A stajnia sobie zaznaczyłem. Dobra, zrobimy sobie tą stajnię. I zrobimy sobie chyba jeszcze jeden punkt. Chyba. Dobra. Ogólnie właśnie w następnym odcinku nie będziemy się jeszcze zajmować fabułą. Prawdopodobnie będziemy sobie dalej cisnąć te punkty synchronizacyjne. Dobra, mam nadzieję, że ten punkt będzie ok. Że będę mógł do niego wejść, a nie będzie zablokowany przez jakąś barierę zjebaną. O, akurat właśnie odnowiłem ze stajnię. Kurde, jestem przyzwyczajony jak w Asasynie, że wystarczy podbiegnąć do konia i on sobie wsiądzie. No ale tak nie jest, no. No zaskocz sobie, no co to jest za problem? Powiem wam, że konie działają o wiele gorzej niż to było w dwójce albo w jedynce. Szczerze to mówię, bo tak jest. Dlatego mnie to martwi. No mam 700 tych florenów, to w sumie ten. Wezmę sobie ten punkt szybkiej podróży. No i nam się tylko przychód zwiększa, nie? Więc dla mnie to spoko. Mam nadzieję, że nie będzie zablokowany ten punkt, bo jak będzie, to kończymy po prostu. Ja nie będę robić kolejnej wieży bordziów. Ej, nie wpierdalaj się w nich. Dobra, mogę tu wejść normalnie. Jakaś woda tu płynie. Brawo, Esja. Ładny obrazek. Lecz... jak tu kurwa wejść? Dobra, chyba wiem. No nie, chciałem właśnie, żeby się chwycił. W razie W. On się chwycił, a ja jeszcze trzymam kółko. I spadł. Się puścił sam.
To chyba nie ta strona. Kto by się z nas spodziewał? Jakie mam na coś takiego wchodzić? Może tu jest normalne wejście? Chyba nie. Nie. Żadnych tych mi nie wyświetla, no. Gdzie tu jest logika? Gdybym się nie chwycił, on by na to sam nie wszedł. Tu nie ma nigdzie wejścia normalnego. Nie, no dobra, słuchajcie, ja zaraz do was wracam. Słuchajcie, nie zrobię tego punktu, ponieważ muszę tutaj porozmawiać z architektem. Odbudowanie kosztuje 2500, ale ten budynek znajduje się pod wpływem wieży Bordziów, do którego nawet dostać się nie mogę. Bo blokuje mnie ta, no, bariera. Czyli muszę prawdopodobnie zrobić to wszystko w fabule. Trochę mnie to denerwuje, że ja już przeszedłem dwie sekwencje i ja dalej nie mam oblokowanego wszystkiego. Więc to trochę dziwne, śmieszne, zjebane. Dużo tutaj przymiotników można dać, ale no. Wszystkie te akurat pasują, więc no. To by było na tyle. W następnym odcinku będziemy sobie kontynuować robienie wieży bordziów oraz punktów synchronizacyjnych, które nam tutaj zostaną. A potem w jeszcze następnym odcinku zajmiemy się chyba jakimś skarbem albo po prostu leżem Romulusa, bo no. Mogą być ciekawe rzeczy, nie? Tak więc. To było na tyle. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Assassin's Creed Brotherhood.